Nie będzie miała dzieci. Panie Jacku, bardzo pana proszę, bo my naprawdę za zniesławienie spotkamy się w sądzie. Bardzo chętnie. Komisja będzie świadkiem. Bo wszyscy mi mówią, że ja na panią mówię, że pani ukradła 6 milionów. Pan nie tylko to mówi na mnie. Dobrze. I naprawdę. Ja może przerwę. A świadkowie są. Pani dyrektor, bo trzeba gdzie indziej szukać pieniędzy. Dlaczego pani się uwzięła na tych naszych szkołach? Ale ja proszę mnie zrozumieć. Ja nie podejmuję żadnych decyzji. Ja tylko wyliczałam, o co burmistrz mnie poprosił. Ale to pani doprowadziła do tego, że w tej chwili brakuje pieniędzy w szkołach. Panie radny. No, przepraszam. Panie radny, uniosłem się, przepraszam. Ja już prosiłem, że jeżeli państwo w dwustronnej sytuacji chcecie prowadzić... No my szukamy, panie przewodniczący, dlaczego my nie szukamy dzięki pieniędzy? Ja skończę, pan będzie mówił, jeśli pan... Przepraszam, no. Jeśli spotkamy... Jedno słowo, z tego przepraszania naprawdę nic nie wynika. Jeśli spotkaliśmy się, a naszym głównym celem jest, Dobrze, osoby spoza komisji, które poświęciły nam swój cenny czas, aby poszerzyć swoją wiedzę, to mówmy o głównym temacie naszego spotkania, a więc o tym, co się wydarzy i czy ewentualnie co zyskamy i czy ewentualnie zyskamy w kontekście reorganizacji sieci szkół i jakie będą problemy wynikające z tego. Tak jak pan radny tu powiedział, problemy wynikające z zagospodarowaniem między innymi budynków, z utratą pracy przez nauczycieli, z utrzymaniem tych budynków, z demografią następną. Majątku. Na przykład. To w związku z tym dyskutujmy o tym. Nie przerzucajmy się personalnie w tym momencie, bo to niczego naprawdę do tematu nie wniesie. Ja jeszcze raz się odniosę do tego, co pan burmistrz powiedział. Relikwiami. Dyrektorzy, którzy przyszli tutaj i są bezpośrednio zainteresowani, w sposób cywilizowany i kulturalny do tego tematu się odnieśli. To jeżeli mamy pytania, to skonstruujmy te pytania w taki sposób, żeby to nikogo nie dotykało, przynajmniej w tym konkretnym momencie. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Ja chciałem tylko jedno słowo, bo tak wracamy, czy wracają państwo do historii. Musimy się znaleźć teraz w takiej sytuacji, że to nam nie pomoże, jeżeli będziemy się wracać do tej historii rozczyniać to na czynniki pierwsze, bo to nam nie pomoże. Znaleźliśmy się w takiej rzeczywistości, że mamy ten próg osiągnięty 60%. I my musimy się skupić, musimy tak zrobić, żeby w perspektywie jakiejś sensownej, rok, dwa, trzy, z tej zapaści wyjść. I to, czy wszystkie będą szukane oszczędności na każdym, w każdej płaszczyźnie. I to sugestie, czy pana Filipka, czy pana tutaj Rysia o pewnych rzeczach będą brane pod uwagę. Nie ulega wątpliwości. Słuchajcie państwo, nie w ciągu dwóch, trzech miesięcy też nie zrobimy rewolucji i nagle nie znajdziemy nie wiadomo jakich pieniędzy. Nie ulega wątpliwości, że jest to propozycja ze strony burmistrza. I tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, no podlega to analizie. Czy, bo staniemy wszyscy, czy nas stać. Będzie to, co powiedział pan burmistrz przed chwilą na zebraniu z dyrektorami. Możemy nic nie robić i w nowym roku, bo nie wiadomo, jak jeszcze ten rok zamkniemy, a w nowym roku do marca starczy nam na wynagrodzenie. A później co? Zresztą ja się odniosę do tego, że dyrektorzy dzisiaj podeszli do sprawy bardzo w sposób rzeczowy, tutaj koleżanka radna była. I oni pierwsze, co tutaj powiedzieli, to zanim wypowiedzą się cokolwiek, to oni poddali propozycję najbardziej racjonalną z możliwych. To znaczy oni we własnym zakresie także dokonają wyliczeń. I czy te wyliczenia mają uzasadnienie, czy te wyliczenia według ich wiedzy i doświadczenia wieloletniego, czy one mają... I posłuchajmy też może w tym kontekście, Rysiu, za chwileczkę oddać głos, także głos dyrektorów, którzy naprawdę mówią. I zapraszam wszystkich, jeśli jest taka wola, będzie 29 o 15 spotkanie komisji. Także o 13 dyrektorami, a ja mówię o komisji. A przepraszam. Bo tutaj będzie spotkanie dyrektorów z burmistrzem. O 15 będzie komisja. Jeśli ktoś ma życzenie, jak najbardziej zapraszam. I wtedy będą wszyscy radni, tym bardziej, że dyrektorzy. Ja mam nadzieję, że... Zresztą ja mam tutaj taką prośbę jednocześnie, żeby ci państwo radni, którzy są, tak jak pan Jerzy, czy jak Ryszard, jeżeli mają... Ja postaram się taką informację gdzieś tutaj zostawić w urzędzie, żeby pozostali radni też mieli okazję się spotkać, bo taka wola dyrektorów, żeby pozostali radni w tym spotkaniu uczestniczyli. Ja nie widzę powodu, jeśli by była to duża grupa osób, że na przykład panie burmistrzu, czy na przykład taka komisja tutaj, czy na sali, czy nawet w Domu Grodzkim, podejrzewam, nie byłoby to technicznym zupełnie problemem, jeśli byłoby to większe grono osób zainteresowanych. Nie widzę powodu, żebyśmy się tutaj nie spotykali, żebyśmy też z dyrektorami szkół nie rozmawiali.
Dobrze, przejdźmy może do... Ryszard miał pytanie. Proszę ja bardzo. Mam pytanie, bo wszyscy mówimy o słupkach, wszyscy mówimy o liczbach, o budynkach, o tym... A, może nie kiedy, tylko w jakim gronie, bo ja się nie czuję na siłach mówić o dobru dziecka, tych, co będą przywożeni ze swoich środowisk, o nauczaniu, o zajęciach pozalekcyjnych, bo wiem, że takie są, a to się wiąże z dołożeniem i tak dalej. Kiedy i w jakim gronie... Myślę, że takim, przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Tak. Dyrektorzy dzisiaj podnieśli kilka spraw z ich perspektywy bardzo istotnych, to znaczy na przykład różnic programowych. Poszczególnych gimnazjach na przykład. Podnieśli dla nich istotną kwestię dowozu dzieci na przykład tutaj z Grabna, z tak zwanych lasowych domów, czy z Olszyn. Doskonale przywiezie dzieci z Grabna pod Wysej Góry, to jest 11 km. No i panie radny, może skończyć. I takie problemy też dyrektorzy tutaj wyrazili. Zajęć pozalekcyjnych i dowożenia po tych zajęciach. W związku z tym ja mam nadzieję, że to, co dzisiaj tutaj robimy, w jakim celu spotkaliśmy się, to tak naprawdę jest pierwsze robocze spotkanie, na którym zapoznajemy się z bardzo świeżymi materiałami. Myślę, że tych materiałów będzie bardzo wiele i Ryszard, ja myślę, że w kontekście właśnie tego, o czym mówisz, tak zwanych kosztów społecznych tego, bo koszty społeczne, Ryszard, to nie są koszty społeczne tylko i wyłącznie dzieci, bo oczywiście dzieci są jak najbardziej istotne, natomiast pamiętajmy ciągle o tym, że te koszty społeczne także są wyrażone ilością etatów, które znikną, za którymi kryje się konkretna osoba. I ja myślę, że to jest wstęp dopiero, dlatego mówię, powściągnijmy troszkę emocje, powściągnijmy troszkę własne tutaj nerwowe zachowania, tak żebyśmy do jakichś sensownych wniosków powoli dochodzili, dlatego że nie dojdziemy do tych wniosków ani w 15 minut, ani w godzinę, ani tym bardziej na jednym spotkaniu. Znaczy, jeżeli można, panie przewodniczący, drodzy państwo, gro jest z tematu, bo powiem tak, sprawa dowożenia dzieci. Ja rozumiem, że z Wojnicza, powiedzmy, do gdzieś tam lasowych domów jest 11 km, to co pan radny mówi. Zgadzam się, tylko to dziecko dzisiaj musi z tych lasowych domów przyjść do szkoły w Grabniu. I my może, powiedzmy, ten autobus... Może zajdzie konieczność nie spod szkoły w Grabnie, tylko gdzieś dalej wysłać, żeby tą drogę skrócić. Może taką decyzję trzeba podjąć. My sobie zdajemy sprawę. Drodzy państwo, wiele tematów jest podnoszonych, bo sztandary, może i pieczątki trzeba zmienić. No gros spraw jest w tym, gros różnych kosztów, tak samo, zdajemy sobie sprawę, tylko drodzy państwo, no możemy stworzyć to, co ja powiedziałem, towarzystwo wzajemnej adoracji, powiedzieć, że nic się nie da, bo tak jest najłatwiej, bo ruszenie czegokolwiek, to co kolega powiedział, jedna, dwie, a przy pełnej reorganizacji to jest 30 parę etatów, ludzie tracą, może 30 parę rodzin, środki na utrzymanie. I my sobie z tego zdajemy sprawę. Tylko z drugiej strony pytanie, jak utrzymać to wszystko, żeby funkcjonowało? Nie stać nas na to, po prostu, no jest to przykra po prostu rzeczywistość. Jest to przykra rzeczywistość. Proszę. I ja to wszystko rozumiem, co pan burmistrz mówi i jeszcze raz mówię, że dla tak poważnych spraw może powinniśmy się zastanowić nad etapami, nad tym, nad połową na przykład. Trudno jest wyznaczyć dwa gimnazja, tylko żebyśmy doświadczenia zbierali choć na części, a nie na wszystkich. Panie radny, ja powiem tak. Bo i tak Rajski jak nastał, powiedzmy, jako wójt gminy Wierzchosławice, wziął się za reorganizację szkół. Zrobiono mu referendum. Pozostał jako wójt, zreformował szkoły. On dopłaca kilkaset tysięcy do szkół. Nie chciałbym tutaj mówić konkretnie ile, bo była mowa o 300 i coś tysiącach, ale nieważne. My dopłacamy 4 miliony. Zgadzam się, panie burmistrzu. WZP zrobił 4 reformy, a nie do szkoły. Żeby dyskutować na ten temat, musielibyśmy znać szczegóły tej sprawy. A ja się nie podejmuję nic powiedzieć na ten temat. Jakieś jeszcze
pytania, proszę bardzo. No, jeśli tak już mówimy, przecież ja widzę, że tutaj w 2012 roku nawet byśmy rozwiązali wszystkie te szkoły, to i tak gmina nic nie zaoszczędzi. Prawie nic, może 200 tysięcy. Może dajmy odetchnąć, przygotujmy się do tego tak naprawdę fachowo, bo my nie jesteśmy teraz przygotowani do organizacji, jakie będą skutki społeczne, bo dobrze, że tu kolega mówi o skutkach społecznych. Panie burmistrzu, bo skutki będą straszne. Wojuć ten Łopoń teraz rzuca na szale wszystkie swoje pieniądze społeczne, wszystko, żeby okna remontować. No ludzie żyły sobie wypluwają. Ja nie wiem, może znajdzie się ciut jakieś inne rozwiązanie. Dlaczego, panie burmistrzu, my jesteśmy, ja wiem, że koniec roku jest i stanęliśmy pod murem, ale popatrzmy troszeczkę inaczej. Dlaczego, kurde, przepraszam, tak powiem brzydko, strażacy wiedzieli, że nie powinni, a kupili sobie trzeci samochód. Wyciągnęli, nie wiem czy od pana, na ten remont tego samochodu trzeciego. Z wielką pompą świętowali. Już można było przypiąć pasa. Po co nam w promieniu kilometra 3 czy 4 OSP? Panie burmistrzu, no ja mówię, niech to dobro społeczne będzie etapami. Ja jestem za tym, żeby nawet rozwiązać wszystkie szkoły. Tak jak w niektórych gminach jest jedna szkoła, szkoła podstawowa i gimnazjum. Ale nie, żeby to nie był taki wielki ból. No. To znaczy ból społeczny będzie wcale nie mniejszy ze strony, gdzie gimnazjum by się rozwiązało. Bo to wiesz, jeżeli rozwiążesz w Biadolinach, to będzie ogromny ból społeczny i jeszcze zadra czemu w Biadolinach, a nie w Olszynach na przykład. To mnie się wydaje, że jeżeli robiłoby się to etapami, to będzie to mniejszy ból tylko jeżeli chodzi o kadrę. Natomiast o społeczeństwo to znaczy, nie będzie. Jeżeli można, można słuchać. Panie burmistrzu, sekundę, bo tu pan przewodniczący chciał. Straży i tak dalej, żeby też była jasna. Proszę państwa, jeśli chodzi o samochód strażacki, bo tutaj myślę, ja masz na myśli Zakrzów, nie? Dobra, nie wracam. Nie, tylko wytłumaczę, że to jest póki co ich samochód, on nie jest zgłoszony ani do gotowości bojowej, zakupiony z ich z inicjatywy. Ja nie wnikam, na ile im pomogła Rada Sołecka i tak dalej. Natomiast póki co to auto nie funkcjonuje jako auto, które jest w gminnym systemie jakimś gaśniczym. Nie, to na razie trudno nad tym debatować. Ale jeszcze jedna jest sprawa taka, że jest to ich własna praca i myślę, że to też trzeba docenić, że w jakiś sposób się starają. Ale po nim też jest własna praca, bo oddali okna. No. No dobrze, no ale każdy coś wnosi do tej gminy sobą. Natomiast ja powiem krótko, żeby może na tych strażach, bo tak Jacku wracać zawsze, to powiem tylko tyle, że z kosztów, które przedstawił zarząd gminny na rzędu 220 tysięcy, w tej chwili nawet połowy z tego nie ma, więc oszczędza się wszędzie. Ku niezadowoleniu wszystkich, no to trzeba mieć tego świadomość i też nie ma co tak utykać, że bo straże więcej niż pół mają mniej, więc no szkoda nawet nie. Może się odniosę, panie burmistrzu, jeszcze jedno, bo tutaj Sebastian słusznie powiedział, że się utyka na straże. No niestety dzisiaj na spotkaniu z dyrektorami jeden z dyrektorów też stwierdził, że nauczyciele i tutaj ja też może odpowiem w tym momencie jako nauczyciel, też czują się źle z pewnymi rzeczami, dlatego że oni odbierają pewne sytuacje w ten sposób, że to jest to, jak to nazwał, czarny PR, dlatego że dzisiaj mówimy o sytuacji, gdzie nauczyciele są, że tak powiem, obarczani niejako personalnie za to, że stan finansowy gminy jest taki, jaki jest. Proszę Państwa, to nie nauczyciele są winni, bo ja bym chciał jedną rzecz powiedzieć, bo tak jak pan, to po pierwsze, panie radny, a po drugie, jeżeli, no bądźmy też szczerzy, no jeżeli były takie sytuacje, mieliśmy nie wracać do przeszłości, ale jeżeli była taka sytuacja, że zamiast jednego gimnazjum stworzono 4 filie i jeżeli ktoś komuś zaproponował, słuchaj, proponuję ci pracę, to on nie odpowie w tym konkretnym momencie, jako młody człowiek nie odpowie, dla dobra gminy tej pracy nie przyjmę. No bo bądźmy poważni. W momencie, kiedy ja, proszę Państwa, zaczynałem pracę 16 lat temu w szkole, pytałem w szkołach wojnickich, czy jest praca dla mnie i powiedziano, w najbliższej perspektywie, w perspektywie co najmniej 12-13 lat, takiej pracy nie będzie. W związku z tym każdy był zmuszony. I dzisiaj to, co pan burmistrz już powiedział, jeżeli taką decyzję kiedyś by podjęto, to dzisiaj łatwiej nie dostać tej pracy. Taka jest prawda z mentalnego, psychicznego, psychologicznego punktu widzenia, niż tą pracę stracić. W związku z tym to nie jest też tak, że ludzie, nauczyciele są personalnie winni temu, że jest źle. Jest to efekt pewnej systemowej polityki, jaką prowadzono. I to tyle na temat.
Panie burmistrzu, proszę. Drodzy państwo, ja wam powiem tak. Ja, mówicie państwo o pewnym etapowaniu, powiedzmy, tego procesu, o reformie. Zgadzam się. Tylko nie ma czasu na zabawę. Nie ma czasu na zabawę. Nie ma czasu na etapowanie. Bo pytam się, jeżeli w 2013 roku będziemy musieli dopłacić 2 miliony z hakiem, chociaż nie mamy, i przesuniemy temat o kolejne lata, to ja bym bardzo chętnie, ja najchętniej, to te decyzje to bym przesunął, drodzy państwo, o 4 lata. To byłoby takie fajne, bo panie radny i drodzy państwo, panią, która odeszła tutaj, którą w jakiś sposób może i powiem, postawiłem przed faktem dokonanym, że ma wiek emerytalny i ma podpisać mi, że odchodzi, ma bardzo wielkie pretensje do mnie, żeby nie powiedzieć, przez pewien okres czasu w ogóle mi się nie odkłaniała, bo ona musiała w wieku emerytalnym, w wieku 60, chyba tam 1 lat odejść, a jej koleżanka w wieku 65 jeszcze pracowała. Pracownik ze spółki wodnej, którego odkąd żyję, znam i nigdy nie widziałem, żeby wracał trzeźwy z pracy, kiedyś mi powiedział, aleś wyrządził, wywalili mnie z roboty. I drodzy państwo, za niedługo może 37 osób przyjdzie do mnie i zacznie mi może tam na wąwozach pod domem wygwizdywać, że proszą o chleb. To jest decyzja bardzo ciężka. Bardzo ciężka i społecznie, i powiedzmy prywatnie dla mnie. Ale proszę znaleźć wyjście, bo etapizujmy. Tylko pytam się, jeżeli zlikwidujemy część szkół, pytam się, skąd wziąć tą różnicę? My przesuniemy tylko temat w czasie. My przesuniemy temat w czasie. Co więcej, drodzy państwo, cały czas idziemy na dół z liczbą uczniów. Mamy niż demograficzny. A jeszcze jest jeden aspekt, jeżeli mogę. Później przesuwanie tego w etapach powoduje to, że tak naprawdę te oszczędności, które zagospodarujemy, pójdą na bieżące wydatki tych nauczycieli. I dalej będziemy stać w miejscu. Ale odroczenie, panie burmistrzu, na rok na przykład nie daje żadnych konkretnych kosztów. Jeśli ja patrzę tylko na koszty uczniów. Jeśli mają szkoły w Biadolinach 26, w Olszynach 25. Więc nie będzie dodatkowych na przykład generowała gimnazjum tych kosztów na ten rok, żebyśmy się przyjrzeli, jak to będzie funkcjonowało. A skąd wziąć tą minus dla szkoły podstawowej, który jest 450 tysięcy, szkoła podstawowa nie dostała subwencji. To jest to, które poszło na pozostałe szkoły, między innymi może i też na Wielką Wieś. Bo w tej chwili szkoła podstawowa w Wojniczu, okna za przeproszeniem wypadają. A od, proszę tam zerknąć, bo nie mam pod co, jakie niedoszacowanie było... Ilość uczniów razy subwencja to jest pieniądze, które powinny iść za uczniów, prawda? Więc w sumie to było 15 uczniów w klasie, 15-17. Sumie, a ile jest Biadolina uczniów w klasie? Chwila, ale mój wie co było. W sumie, przepraszam, pana, spokojnie. To była jedna klasa z 24. Tak, panie jedna. A 19. To panie radny, no trochę no. Kultury. No, naprawdę, no. Naprawdę, Jacku, trzymajmy się faktów. No, nie, no. Jeżeli jest... Dlaczego wy mi zarzucacie to, co. Jeżeli jest. Było, a teraz uważacie, że nie ma. No. Była jedna klasa 15-osobowa. A ile było 17-19? Nie było. Pierwsze, jeżeli mówimy o gimnazjum, tak. Jeżeli mówimy o szkole podstawowej, nie. Po pierwsze, umówmy się co do jednej rzeczy. Była 15-osobowa klasa i tutaj pan burmistrz podejmował decyzję i umówmy się, że ta decyzja nie była również łatwa, dlatego, że była to 15-osobowa klasa z uczniami, z dwoma uczniami. Druga klasa, gdzie uczeń był ADHD i drugi uczeń, który był zespołem, który jest zespołem Aspergera, to po pierwsze. Mimo tego klasa została przeorganizowana. Ja bym się przyjrzał gwoli sprawiedliwości na demografię wszystkich klas i szkół na sołectwach. Ale proszę państwa, w ten sposób do niczego nie dojdziemy, jak będziemy się przerzucać, że na przykład ja sobie wynajdę, że w Grabnie jest 9-osobowa klasa i zapytam, i co z tego? I co, te dzieci się nie mają uczyć? Oczywiście, że się mają uczyć. Co z tego, że w Olszynach na przykład znajdę 16-osobową klasę? I co? I też się dzieci w szkole podstawowej w Olszynach nie mają uczyć? Oczywiście, że mają prawo do takiej samej edukacji, jak te dzieci, które są w 26-osobowej klasie w Wojniczym. I jeżeli mam być cztery, tyle na temat.
Proszę, Ryszard. Ja nie neguję potrzeby reformy szkolnictwa gimnazjum. Nie neguję oszczędności i tak dalej. Tylko staram się popatrzeć na to spokojnie, nie rewolucyjnie, a ewolucyjnie. Dlatego ja powiedziałem jedną rzecz, że spotkamy się za dwa tygodnie z dyrektorami. Zapraszam wszystkich radnych na spotkanie komisji o 15. Dyrektorzy także wyrażą swój pogląd, wyrażą swoje przemyślenia i myślę, że to będzie asumpt do dalszej dyskusji. To nie jest tak, że my żeśmy się spotkali dzisiaj o to, żeby nad szkołami robić sąd ostateczny. Tylko żeby się zastanowić, co w konkretnej sytuacji finansowo-ekonomicznej gminy możemy z tym fantem jako rada zrobić. Zrozumcie, moi drodzy, że ja też kiedyś traciłem pracę, bo przyszedłem do szkoły numer 23 w Tarnowie i tam było 10 klas w poziomie, od A do J. Ryszard, kiedy odchodziłem stamtąd, były 4 klasy w poziomie, teraz są 2. Tam, gdzie jest obecnie Gemini Park. Były 2. I mnie nikt nie pytał, powiedziano, panie Robercie, demografia jest nieubłagana. I oczywiście, że należałoby się przyjrzeć, bo tak jak mówimy, to jest 37 osób, to są często nauczyciele, którzy są moimi kolegami. To nie jest tak, że mnie się tutaj siedzi przyjemnie i łatwo i zdecydowanie wolałbym, żeby pan burmistrz przyjął jeszcze z 6-7 moich kolegów do pracy w szkole, jeśli taka możliwość by była. Ale to, co tutaj w tej chwili planujemy, likwidację dwóch szkół, likwidację gimnazjum, to w oświacie, na terenie gminy, no jest to duża rewolucja. Ludzie tracą, bardzo dużo ludzi traci. To jest podstawowy zakład pracy tamtej. No i teraz jest pytanie następujące takie. Jak to, gdybyśmy do tej reorganizacji po prostu dopuścili i sfinalizowali, jak to będzie w praktyce wyglądać? Żebyśmy nie popełnili takiego błędu, że dojdziemy do wniosku, że wielkich tutaj oszczędności nie mamy, a przestawiliśmy to, co może nie najlepiej funkcjonowało, ale funkcjonowało. No tutaj nie wiadomo jak to będzie w 2013. Nie wiadomo, czy jakieś nie przyjdą dodatkowe środki po prostu z oświaty. To nie jedno mi wierzyli, a później z realizacją to były dwie różne sprawy. Bo jestem najtańszym nauczycielem, bo jestem stażystą. Czy to by się nie dało jeszcze takich rzeczy tutaj po prostu przeanalizować? Może gdzieś akurat jest przerost tego zatrudnienia i może by akurat, załóżmy, niektóre osoby odchodzą na emeryturę czy coś innego, już nie zatrudniać, a innymi tam, wiem, że to jest specjalizacja, bo jak ktoś uczy polskiego, to nie będzie uczył matematyki, ale spróbować tak penetrować, czy by gdzieś, załóżmy, bo gdybyśmy na przykład doszło już później do tej organizacji, już nie odpada, nie traci pracy 37 czy 40 osób, tylko straci 20, już by to było mniej bolesne. Ja myślę, że pani, jedno zdanie tylko o to zdanie. Myślę, że pani dyrektor to już uwzględniła, łącznie z przesuwaniami, bo gdzie to może. Bo to jest tylko o to chodzi, panie Jurku, że nie da się, bo problem nauczania jest taki i nie można innego nauczyciela dać, a przy takiej, bo jeżeli jest 3 oddziały, 4 oddziały w szkole, to wtedy ten nauczyciel ma i można przesuwać, bo jest więcej niż etat. A tutaj nie ma, stricte 33 godziny ma uczeń w gimnazjum i musi być obsadzone poszczególnymi... Pani Marysiu, że jeszcze tylko jedno zdanie powiem. Ja się nie znam na tym, ale tutaj nie wiem, na ile to jest tutaj prawdą i wiarygodne, co tutaj pan Filipek mówi, że niektórzy nauczyciele mają podwójną ilość godzin. Czyby nie było możliwości, tak, żeby akurat mieli tą limit godzin, a już można na to miejsce utrzymać drugą osobę, dać mu po prostu... Chociaż parę godzin mu dać. No. Ja nie wiem. Panie radny, do tej pory właśnie tak było. Za tamtych czasów pan wiceburmistrz Szefer założył, że nauczyciel może dorobić sobie tylko 5 godzin, albo w ogóle tylko przyjmujmy młodych i młodych. I na tym koniku teraz właśnie płacimy za to, bo nie dawaliśmy ponadwymiarowych nauczycielom, wtedy by nie było dodatku wyrównawczego, tylko mamy to, co mamy. Mamy dużo nauczycieli, których musimy zwolnić, bośmy nie dopuszczali godzin ponadwymiarowych. Ryszard, proszę bardzo, bo się próbujesz... To, co pan Jerzy powiedział, to chcę poprzeć, a przede wszystkim dołożyć, że dla nas chyba najważniejszym jest dobro dziecka. Być może te liczby będą dla nas korzystniejsze, ale przez to etapowanie byśmy dostrzegli te błędy i te
dla dobra dziecka, dla dobra tych dzieci. To jest chyba najważniejsze. Ale musimy się zastanowić, czy coś robimy złego dla tych dzieci. To jest złe. Robimy. Oprócz tego, że muszą panie wcześniej stać, jeżeli to jest zło. Ale to w życiu, ale przed, żyły, panie, dobra. W życiu nam wyjdzie. No bo tak mówimy, jakbyśmy bardzo dużo złego dla tych dzieci robili. Ja też ale się nad tym zastanawiam. Ja dla mnie oczywiście zawsze najważniejsze jest dobro dziecka. Słupki później, chociaż w tym momencie akurat te słupki pewno są ważniejsze. Tylko czy my robimy coś złego? Może popatrzmy na to w ten sposób. No, możemy, ale wydaje, nie wiem. Jedno zdanie tylko. To na pewno dla każdego dziecka jest lepszą sprawą, jeżeli ta szkoła jest na terenie danego sołectwa, że on nie musi być uzależniony od autobusu, bo jest taka sprawa, no spóźni się 10 minut do autobusu, wszyscy nie będą czekać, żeby się spóźnić na lekcję. Ale on te 3 kilometry biegiem albo czy na rowerku, czy czymś dojedzie, a tu już nie dojedzie. Bo tu jak autobus odjedzie punktualnie, a oni się spóźnią 15 minut, no to już stracą tą godzinę, albo nawet później jeszcze muszą szukać jakiegoś korzystnego rozwiązania, czym się dostać na następną godzinę. Jurku, nie to, że jestem... Ale nie, ja tylko tak myślę, ja nie wiem, czy ja mam rację. Przy tej sytuacji lokomocyjnej, która jest, gdzie naprawdę no w każdym domostwie jest jeden albo więcej samochodów, naprawdę, to wiesz, to nie jest tak, że jak się spóźni na ten autobus raz w miesiącu, bo pewnie częściej się mu to nie zdarzy, to nie będzie miał go kto podrzucić do tej szkoły. Nie wierzę w to osobiście. Bo mam doświadczenia swoje, jeżeli chodzi o wizyty domowe. Ewa, powiedz ty mi, o której autobus z Łoponia pierwszy wyjeżdża? Dlatego mówię, no te dzieci na pewno będą godzinie? Musiały wcześniej wstać. No, panie dyrektor, o której pierwszy autobus? Czy to jest, proszę? Czy to jest zło? Czy to jest bolączka? No, drodzy państwo, ja jeździłem, ja skończyłem szkołę podstawową, mając 15 lat. Mając 15 lat. I po szkole podstawowej codziennie o godzinie 5.15 musiałem wstać po to, żeby za 15.06 czy o 6.00 jechać autobusem zakładowym, bo jeszcze nie było szkolnego, zakładowym na Azoty. No tak się jeździło. Tak i co mi się stało? No, tylko, że... I co mi się stało? Przepraszam. Co mi się stało? Tym, że to dziecko będzie musiało godzinę wstać. Ja może tak to obok tematu. Jeżeli byśmy mieli tak wracać, to ja przytoczę jeszcze inne sprawy. Jak żeśmy jeździli do Nowej Kuty... No to zróbmy, panie radny, indywidualne nauczanie. Niech nauczycielka chodzi do domu, to, do dziecka. Stary przyjeżdżali, każdy po co pan do mnie to mówi? No ale bo wiem, ja bo dobro dziecka, ja wszystko rozumiem. Bo między innymi podnoszą temat, bo mają relikwie. Na co ja te relikwie chcę wyrzucić? Zbezcześcić. No przepraszam, no bo co za godzicie? Czyli dla relikwii mam zostać na po co było godzić się, żeby nadanie imienia było w zeszłym roku? No, po co było fundować sztandar, po co było biskupa przywozić to i remontować szkołę? Ale przecież to było po to robione, żeby nam skomplikować życie. No ale kto to robi? No ja wiem, panie Marysia, ale ktoś to, no ktoś podjął, no panie burmistrzu, mówi się o Skodach, no to nikt ktoś by się na tej szkole nie ale, się pojechał. Ale, no, ale wie pan, co, jeżeli pani dyrektor... Szkody się robi, nie ponosi konsekwencji. No, każdy zabiega o to wszystko. Jak pan debit wypełnił od razu, służąc skarbowy, że jest w stanie wyrównać. Zabiegały wszystkie te wsie, żeby ta szkoła była. Później ktoś świadomie był po prostu prowokowane, żeby ten sztandar był, żeby wszystko, bo wiedzieli, że jest zagrożenie likwidacji tych szkół. No wiemy, ja nie wypowiadam się na temat migówki niczego, no jeździli po te relikwie, po to wszystko tego, no bo tak pod świadomości liczyli, że to ich trochę uchroni przed likwidacją tej szkoły. A mówiąc, że ktoś nie będzie miał moralnej odwagi zlikwidować. A mówiąc prawdę, ja ten temat wielokrotnie, bo to może pan burmistrz potwierdzić, podnosiłem to do mnie z takimi wielkimi żalami, że jakbym ja był ze szkodą dla Milówki, że jestem może zły na Milówkę tego, no ale ja to eksponowałem, że co roku dokładamy do Milówki, do Łoponia taką i taką kwotę po prostu z budżetu gminy tutaj, no ale tak się stało, jak się stało i na dzień dzisiejszy jest to, co jest. Sebastian, proszę bardzo. Jeszcze tak w kwestii, jak pan Jerzy podniósł sprawę dowozu.
że mogą się spóźnić. Jasne, to trzeba trochę wcześniej stać. To też uczy ludzi odpowiedzialności za swoje dzieci, dyscyplina. Żeby chcą mieć fajnie wykształcone dzieci. Trzeba jakieś koszty też własne jako osoba podnieść. Ale jeszcze do czego zmierzam, bo żebyśmy nie wpadli w taką pętlę, jak jest, tak naprawdę spotkała mnie w Wojniczu sytuacja.